chciałbym przystąpić do czytania Bożego Słowa. Proszę, otwórzcie objawienie świętego Jana. Jak się domyślacie, moja ulubiona księga. Staram się nie za często z niej czytać, żeby nie przesycić was wiadomościami z tej księgi, ale dzisiaj chcę z 12 rozdziału czytać wiersz 12. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Ktoś stosunkowo niedawno zadał mi kłopotliwe pytanie. Zapytał mnie mianowicie: bracie, co ty myślisz? Będzie coraz lepiej, czy będzie coraz gorzej? Kłopotliwe pytanie. Odpowiedź moja była mniej więcej taka. Kochany bracie, to jest zależne od tego, o czym myślisz. Bo jeśli myślisz o sprawach zewnętrznych, materialnych, to możemy się spodziewać, że będzie lepiej. Wszystkie wróble kraczą, że w tym roku już będzie lepiej. A w następnym to już będzie ho, ho, ho. To już nie będziemy musieli pracować, a gołąbki polecą same do gąbki. Tak nam obiecują. Przynajmniej nasi politycy tak nam obiecują. A więc jeśli chodzi o zewnętrzną sytuację, to prawdopodobnie, no, daj Boże, będzie lepiej. I niech tak się stanie. I niech tak jest. Natomiast jeśli chodzi o sytuację duchową, to sprawa ma się już bardziej skomplikowanie. Bo niektórzy co prawda wierzą w to i głośno mówią i nawet gorliwie się o to modlą. Wierzą, że będzie lepiej, 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 że przyjdzie potężne przebudzenie jak powódź, że nadciągną chmury obfitujące w deszcz błogosławieństwa i cała ziemia będzie zalana potężnym, potężnym przebudzeniem. Ja też bym tego chciał. Też bym tego chciał. Bardzo bym tego chciał. Ale to ja bym tego chciał. Bo jeśli chodzi o Pismo Święte, to prawdę mówiąc nie znajduję stuprocentowej pewności i uzasadnienia, że naprawdę tak będzie. Że naprawdę tak będzie. Proszę, aby mi wybaczyli wszyscy ci, którzy się z tą moją tezą nie zgadzają. No bo jakżeż pogodzić to, co się mówi, że przyjdzie potężne przebudzenie, Polska dla Jezusa, Afryka dla Jezusa, cały świat dla Jezusa. Jakżeż pogodzić to z takimi oto stwierdzeniami Pisma Świętego, które mówi, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. No więc jak to pogodzić? Jak pogodzić prorocze przepowiednie Pana Jezusa, który powiedział, że w dniach ostatecznych miłość wielu oziębnie, że będą miały miejsce odstępstwa, herezje, pojawią się fałszywi prorocy, pojawią się fałszywi mesjasze. No, nie będę wam tego mówił, bo wszystko to wiecie. Więc jak teraz postawić obok siebie te dwa stwierdzenia? Stwierdzenie mówiące o tym, że przyjdzie potężne przebudzenie, które no, nie ma stuprocentowego podłoża, nie ma stuprocentowego zakorzenienia w Piśmie Świętym z tym, co mówił i Pan Jezus, i mówili prorocy, i mówili apostołowie. Wiem, że bardzo często w tym momencie powołujemy się na drugi rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie jest powiedziane, że w ostateczne dni wyleją z ducha mego na wszelkie ciało. No, ale tych, którzy by chcieli na ten temat ze mną podyskutować, proszę może raczej gdzieś na osobność, bo nie będę przed całością o tym mówił, bo to nie jest stuprocentowy argument. Tak więc jest to jakieś napięcie między tym, co mówi Pismo Święte, a między tym, co chcielibyśmy. Ja też bym tego chciał.
Ja też bym tego chciał. Nie wiem, czy pamiętacie, ja swego czasu już powiedziałem tu i w innych miejscach, że gdyby mi przyszło wybierać, gdyby mi przyszło wybierać między potężną ulewą, a takim drobnym kapuśniaczkiem, który pada, zrasza ziemię, to jak myślicie, który deszcz bym wybrał? Ten kapuśniaczek, w cudzysłowie, taki zraszający ziemię. Bo ulewa ma to do siebie, że zstępuje, bardzo często nawet czyni szkody i kończy się. I bardzo często ziemia nawet nie zdąży nasycić się ulewą. Natomiast taki systematyczny, powolny deszczyk, cicho spadający, powoduje, że ziemia się nasyca. I widzicie, kochani, w historii Kościoła były już takie potężne ulewy, punktowe ulewy w Anglii. Ostatnio przeżywaliśmy potężną ulewę w Brazylii, ale to ma do siebie, że ona spada, ta ulewa, i ustaje bardzo szybko. I z tych informacji, jakie choćby docierają do mnie z Brazylii, powoli to tam już ustaje. Ten rozpęd, jaki miał miejsce, gaśnie. W Anglii już dawno zgasło. A więc jeśli chodzi o mnie, to jestem przekonany, że będzie takie punktowe nawiedzenie, ale czy to będzie ulewa, czy też będzie to taki zraszający, życiodajny deszczyk, wydaje mi się, że to drugie. Wydaje mi się, że to drugie. Dlaczego o tym mówię? Mówię z premedytacją o tym. Bo jeśli zakładamy, że przyjdzie potężne przebudzenie, no to sobie możemy spocząć na laurach. No cóż, przyjdzie, to nie od nas zależy, a więc przyjdzie. Możemy się przestać modlić, możemy przestać oczekiwać, możemy się spodziewać, bo się spodziewamy. Ale jeśli sobie uświadamiamy, że będzie gorzej niż lepiej, no to wtedy nas to mobilizuje do czegoś. Do czuwania, do walki, do niepozwolenia sobie na to, aby zasnąć, aby zobojętnieć, ale aby trwać w czujności. I wszystko raczej wskazuje na to, że tak będzie, jak powiedziałem w ostatnim zdaniu. Mówi się, że do roku 2050 bastion chrześcijaństwa, jakim jest Europa, stanie się bastionem islamistycznej religii. Islam opanuje Europę. I fakty tego dowodzą. Fakty tego dowodzą. Weźmy taką choćby Amerykę. Amerykę jak gdyby kolebkę chrześcijaństwa, gdzie rozpoczynano lekcje w szkołach modlitwą pańską, gdzie rozpoczynano obrady ich sejmu i tak dalej modlitwą. Dzisiaj, żeby nie obrazić uczuć innych religii, nie wspomina się nawet o Bogu, mówi się tylko o opatrzności. Ale kogo się ma na myśli, gdy się mówi o opatrzności, trudno jest dociec. Popatrzcie, w Anglii na przykład nie wolno mówić o Bożym Narodzeniu, tylko Dziadek Mróz albo Mikołaj. Tak jak słyszeliśmy zresztą. Dlaczego? Żeby nie obrażać uczuć innych wyznawców. I tak powoli odstępujemy od tego, co chrześcijańskie, i powoli, powoli staczamy się w pogaństwo. Stajemy się pogańskimi narodami. Ja już nawet, powiedzmy, odłóżmy to na bok. Popatrzcie na inne dziedziny. Albo inaczej, pokażcie mi jakąkolwiek dziedzinę, na którą szatan nie miałby wpływu. Weźcie film, weźcie telewizję, weźcie teatr. Wszystko, co najbrudniejsze, to jest najmodniejsze. Nie ma w zasadzie filmu, w którym nie byłoby rozwiązłości, nieczystości. Nie ma w zasadzie programu telewizyjnego, w którym nie byłoby różnego rodzaju czarowników, wróżbiarzy, przemocy, gwałtu, strachotwierać.
Bo jak się człowiek napatrzy, nasyci tym, to potem ani spać nie może, ani się skupić nie może, ani się modlić nie może, bo mu te diaboliczne obrazy biegają przed oczami. Popatrzcie na teatr. Ostatnio w Krakowie nawet wyrzucono, jeszcze na szczęście wyrzucono człowieka, który chciał prowadzić oficjalny seks na scenie jako sztukę teatralną. A więc widzicie, do czego dochodzi. Diabeł usiłuje mieć wpływ na wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Weźmy literaturę, weźmy gazetę. No, kto dzisiaj czyta poważne jakieś powieści, szlachetne powieści, pouczające książki? Kto? Im bardziej ordynarna, im więcej gwałtów, przemocy, strzelaniny, morderstw, krwi, Harry Potter, wróżbiarstwo i tak dalej, to jest, to ma wzięcie. A więc diabeł usiłuje mieć wpływ także i na literaturę, na powieści, na, no, słowem, na sztukę. A co, gdybyśmy chcieli porozmawiać o stosunkach międzyludzkich? Czy te stosunki są coraz lepsze, czy coraz gorsze? Czy człowiek człowiekowi jest człowiekiem? Czy naprawdę tak jest? Czy też człowiek człowiekowi najczęściej jest wrogiem? Zazdrość, nienawiść i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się i zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to morowe powietrze nadciąga zewsząd i nad nasz kraj? Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że z dwóch powodów tak się dzieje. Pierwszy powód, o którym tutaj jest powiedziany, w tym słowie, które czytaliśmy, ponieważ wróg, diabeł jest świadomy, że ma już czasu niewiele. I że jeśli w tym momencie, teraz, tu i teraz nie zwiedzie, nie doprowadzi do zobojętnienia, nie poszerzy zgnilizny, to w pewnym momencie wszystko się skończy. Bo w pewnym momencie będzie musiał odpowiedzieć za to wszystko, co zrobił, gdy zostanie uwięziony i wrzucony w jezioro ogniste. On wie, że czasu ma niewiele. Dlatego pilnuj się, bracie! Dlatego pilnuj się, siostro! Bo on wie, że ma czasu niewiele. I że jeśli teraz nie wykradnie, nie zabije i nie zatraci, to w pewnym momencie, kiedy jego kres nastąpi, nie będzie miał już takich możliwości. A więc musisz wytrzymać w tym boju. Musisz być świadomy tej diabelskiej nawałnicy, która ma miejsce na nasze życie. Bo to, co święte dzisiaj jest profanowane, to, co święte jest wyszydzane, to, co ordynarne i brudne jest wynoszone. Przetrzymaj to, bracie. Wołaj o moc wysokości. Wołaj o pełnię ducha, aby prowadzić święte, godziwe, prawe życie. A więc czasu ma niewiele, to jest po pierwsze. Po drugie, ludzie patrząc na to, co się dzieje, co niektórzy przynajmniej stawiają go na równi z Bogiem. Tak, są zespoły, które go czczą jako bóstwo. A więc ze względu na to, co czyni, wielu ludzi wynosi go i stawia go na równi z Bogiem. A nawet uważają, że Bóg stracił moc, ponieważ diabeł dominuje. On odnosi zwycięstwo po zwycięstwie. On zdobywa poletko po poletku. I dlatego on jest kimś większym. Więc chodzi mu też i o to, aby zrobić na ludziach wrażenie, że jest wszechmogącym, że jest wszechpotężnym, że jest nawet mocniejszy niż Bóg. A chciałbym dzisiaj, moi drodzy, wskazać na niektóre rzeczy, które wbrew temu, co się myśli, mówi, co oglądamy, których diabeł nie może. Czy wiecie, że są takie rzeczy, których diabeł nie może? Mimo tego, że się prezentuje jako wszechmocny. Mimo tego, że udowadnia ludziom, że jest w stanie zdobywać do tej pory chrześcijańskie kraje. Ale są rzeczy, których on nie może. I trzeba nam o tym wiedzieć. Bo to nam pomoże zająć właściwą postawę. Będziemy mieli możliwość wybierać między tym a tym.
A więc czego diabeł nie może? Po pierwsze, nie może i z tego się niezmiernie cieszy. I was zachęcam także, abyście się cieszyli. Nie może powstrzymać Chrystusa przed drugim przyjściem. Alleluja! Nie może! W Ewangelii Jana, 13 rozdziale, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów tak. Odchodzę, ale gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, a gdy wam przygotuję miejsce, przyjdę, aby was zabrać tam, gdzie ja jestem. On nie powiedział, przyjdę, jeśli diabeł mi na to pozwoli. Przyjdę, nie ma wątpliwości. I ten czas jego powtórnego przyjścia się przybliża. Choć wróg czyni ogromne zamieszanie, choć usiłuje zneutralizować nasze oczekiwanie, ale nikt nie powstrzyma powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To jest ta pierwsza rzecz, której diabeł nie może. I nie pozwól sobie na to, aby cię okłamał. Bo niestety wielu chrześcijan daje się okłamać. Oddalają to od siebie, tę świadomość powtórnego przyjścia Pana Jezusa i pozwalają sobie na zobojętnienie, na letność. Pozwalają sobie na nieczuwanie. Nędzny jesteś, jeśli tak myślisz. Jeśli oddalasz to, biada ci! Biada mnie, biada nam wszystkim. Jeśli byśmy w którymś momencie dopuścili myśl o tym, że z jakichś powodów Pan Jezus nie przyjdzie. Jeśli ciągle nie przychodzi, to nie przychodzi tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ oczekuje na tych, którzy jeszcze mają być zbawieni. Aby Kościół był dobudowany. A kiedy ostatni członek, ostatnia cegiełka zostanie włożona w tę potężną budowlę, jaką jest Kościół, rozlegnie się głos trąby archanielskiej bez względu na to, co moce ciemności myślą i czynić będą i Chrystus Pan przyjdzie po swój Kościół. Halleluja! I dzieci Boże powinny się z tego radować. Po drugie, z czego jeszcze diabeł nie może? Diabeł nie może przezwyciężyć Kościoła. Czy pamiętacie, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale? Zbuduję Kościół mój i bramy piekła go nie przemogą. Amen. A więc diabeł nie jest w stanie pokonać Kościoła. To prawda, że zdarzało się tu i ówdzie, że jakaś bitwa została przegrana. Ale wojna nie została przegrana. Bitwy pojedyncze tak. Diabeł robił od samego początku wszystko, co było w jego możliwościach, aby zniszczyć Kościół. Prześladowanie przez religię, prześladowanie przez cesarzy rzymskich, straszliwe tortury, palono na stosach, w różny sposób. Zresztą czytajcie list do Hebrajczyków, a tam jest to napisane. W różnoraki sposób diabeł występował przeciwko Kościołowi. I dzisiaj to robi. W iluż krajach świata Kościół jest maltretowany, Kościół jest prześladowany. Ale wiecie, co jest fenomenem w tym wszystkim? Im bardziej dręczy chrześcijan, tym bardziej oni się rozwijają. Tam, gdzie jest prześladowanie, tam Kościół kwitnie. To jest zdumiewające. Diabeł doszedł do wniosku więc, że aby zniszczyć Kościół, trzeba mu dać całkowitą wolność. I gdzieniegdzie taką wolność dał. I tu, i tam. No i wtedy się wkradają różnego rodzaju fałsze, nieczystość. Po co nam Bóg, a wręcz jest wrogiem naszym, bo nie pozwala nam żyć w wolności. Mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, jakieś tam skrępowania. Nie, 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 nie. Po co nam Bóg? Po co nam te ograniczenia? Ale mimo tych usiłowań, i takich, Kościół jest niepokonanym Kościołem. Jest wiecznym Kościołem. Halleluja. Moce piekła, zamysły diabła nie są w stanie pokonać Kościoła. I chciałbym zapytać, czy należysz już do takiego Kościoła, którego bramy piekła nie przemogą?
Jeśli ciągle nie należysz do Kościoła, tego duchowego Kościoła, jeśli ciągle ufasz, tak ostentacyjnie albo nie, temu, który jest kłamcą, to wiedz o tym, że przyjdzie taki czas, że razem z nim znajdziesz się w tragicznej sytuacji. Raczej staraj się być, wejść do Kościoła, żywego Kościoła, którego bramy piekła, mocy ciemności nie są w stanie pokonać. Czy możecie powiedzieć na to amen? Amen. Po trzecie, diabeł, i tu może być to, w tym, i to, co powiem, może być dla was zaskoczeniem. Diabeł nie może, nie jest w stanie pokonać dziecka Bożego. Co wy na to? Amen. Nie jest w stanie pokonać dziecka Bożego. Bo przecież Pismo Święte powiada, że większy jest ten, który jest w nas, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, niż ten, który jest na zewnątrz. Bo przecież to do Kościoła, do dzieci, do wierzących ludzi Pan Jezus powiedział, wy będziecie deptać po wężach, skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. To Kościołowi Jezus dał autorytet, aby w Jego imieniu demony wyganiał. A więc moje wierzenie, moje przekonanie jest takie, że diabeł nie może pokonać dziecka Bożego. Ale pojawia się pytanie, to dlaczego tak wielu upada? Dlaczego tak wielu wraca do nałogów, załóżmy? Pili, przestali pić i znowu wrócili. Dlaczego? Przestali palić i znowu zaczęli. Bo taki wybór, takiego wyboru dokonali. Diabeł ich do tego nie zmusił. On ich kusił. On im pokazywał kieliszek. On im pokazywał papieros, on im pokazywał narkotyki, ale on nie wlał im do gardła szklany wina, prawda? Oni sami takiego wyboru dokonali. To oni takiego wyboru dokonali, a pamiętajcie, diabeł zmusza. Bóg respektuje wolną wolę człowieka. Chcesz? Bóg cię po ręce nie uderzy. Ale diabeł zmusza. I w związku z tym tak się dzieje. Ale to nie oznacza, że dziecko Boże może być pokonane, jeśli tego nie chce. Poza tym, no masz w ręce pilot, masz ileś tam 300 programów w telewizji i cyk, cyk, cyk i w pewnym momencie się zatrzymujesz, bo widzisz tam nagą kobietę. Czy ktoś cię do tego zmuszał? To w twojej decyzji jest pilot i w twoich rękach jest pilot. Możesz to wyłączyć, a może nawet jeszcze lepiej wziąć ten telewizor i wynieść go gdzieś, żeby cię nie kusił. A więc decyzja należy do człowieka. I dopóki człowiek decyzji takiej nie podejmie, dopóty też Bóg nie udziela mu mocy do prowadzenia zwycięskiego życia. Jeśli pragniesz prowadzić zwycięskie życie, Bóg to widzi, uzdolni cię, wyposaży cię do tego. Więc jeśli dzieci Boże upadają, jeśli dzieci Boże są pokonywane, to jest tylko dlatego, że oni tego chcą. Że na to się zgadzają. Na to przyzwalają. I co wy na to? Tak, to dlatego, że ktoś tam chce, że ktoś nie wykorzenił z siebie zła. Dlatego też diabeł ma do niego dostęp. Czy pamiętacie, co Pan Jezus kiedyś powiedział? Oto idzie książę tego świata, ale we mnie nie ma niczego. Nie ma tego punktu zaczepienia. Jeśli ktoś swojego ja się nie wyrzekł, nie ukrzyżował, to diabeł ma punkt zaczepienia. To zaraz mu pokazuje coś, co sprawia, że czuje się obrażony. Ale jeśli tego nie ma w człowieku, to diabeł nie ma punktu zaczepienia. A więc diabeł nie może pokonać dziecka Bożego. I wreszcie po czwarte, żeby zakończyć. Po czwarte, z czego też się bardzo cieszę. Diabeł nie może powstrzymać kogoś, kto pragnie, aby przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa i napił się żywej wody.
Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, jeśli mu diabeł pozwoli. Czy jest tak napisane? Nie, nie, nie. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Pójdźcie wszyscy do wód i pijcie. A więc tu nie ma możliwości, diabeł nie ma możliwości, aby powstrzymać nas przed przyjęciem Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Oj, gdyby on takie możliwości miał, to Michał Chydzik dzisiaj nie byłby dzieckiem Bożym. On by zrobił wszystko, żeby go powstrzymać. A czy myślisz, że nie walczyłby o ciebie, gdyby miał taką możliwość? Tak, tak, nikt z nas by tutaj prawdopodobnie dzisiaj nie siedział. Być może balowalibyśmy, albo kaca leczyli. Ale widzicie, kiedy tylko w naszym sercu pojawiło się pragnienie i kiedy to pragnienie przywiodło nas pod krzyż, na Golgotę, diabeł nie był w stanie nas przed tym powstrzymać. Tak więc nie mów mi, że ty byś się chętnie nawrócił, ale diabeł ci na to nie pozwala. Tak więc kłamstwem jest, usprawiedliwianiem swojej niechęci jest mówienie, ja bym to chętnie, ale diabeł na to się nie zgadza. Jeśli tak, to czegoś nie rozumiesz. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A więc choć jesteśmy świadomi tego, iż żyjemy w czasie, kiedy diabeł stąpił i ma wielką złość przeciwko nam, a to niech zgrzyta zębami. Niech szczerzy zęby. Ale my musimy pamiętać, że jako dzieci Boże, po pierwsze, jesteśmy świadomi, że nic nie powstrzyma przyjścia Pana Jezusa, a my na to oczekujemy. Po drugie, jesteśmy świadomi, że diabeł nie jest w stanie pokonać Kościoła, duchowego Kościoła, którego cząstką jesteśmy. Po trzecie, diabeł nie jest w stanie pokonać nas, ponieważ jesteśmy cząstką tego Kościoła. Ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na zewnątrz. To on ma drżeć przed nami, a nie przed nim. I po czwarte, nikt nie jest w stanie powstrzymać pragnącego przed napiciem się z rzeki wody żywota. Płynęła. Płynie i płynąć będzie przez ten świat. I każdy, kto pragnie, może przyjść. I ty dzisiaj też możesz przyjść, aby napić się z tej błogosławionej, życiodajnej rzeki. Amen.